Wydaje mi się, że w jakiś sposób odkryłam Miłosza i popatrzyłam na niego dużo szerzej niż tylko i wyłącznie na poetę, którego wiersze omawia się w szkole, które wydają się trudne, jakieś takie nieprzystępne. Na pewno nie z takim poetą niedostępnym, czymś takim abstrakcyjnym, jakimś uwielbieniem, tylko ze zwykłym człowiekiem. Stał się kimś bliższym, kimś, kto nie tylko pisze, ale tęskni, to przede wszystkim. Było szokiem, jak doszłam do tego, że tak naprawdę to on był krzyczącym wewnętrznie dzieckiem. Ja lubię wypowiedzi takich! Nie chcę! Człowiekiem, który wewnątrz po prostu zachował wszystkie jakieś swoje poglądy i zasady, które obiecał sobie w dzieciństwie i po prostu tak się tego trzymał, że przez to był jaki był. Celem tego obozu było poznanie Miłosza jako artysty, jako człowieka, ale myślę, że udało się coś więcej. Wyszliśmy troszkę ponad to rozgraniczenie, bo tu nie jest tak, że Miłosz tworzył swoją poezję, odstawiał pióro i wracał do swojego człowieczeństwa. No i ta podróż, którą odbywaliśmy, tak naprawdę była też pewnym symbolem podróży do człowieka. Czymś, co zaczęliśmy odkrywać, będąc ze sobą, rozmawiając ze sobą. I samą właśnie urok miejsca. Dworek, w którym spaliśmy, wszystko stworzyło taki klimat, w którym poczułam się, jakbym weszła w jakiś stworzony właśnie przez Miłosza świat. Poznanie twórczości Miłosza w miejscu, w którym ta twórczość jakby się dokonywała, która inspirowała Miłosza. Nie da się patrzeć na twórcę bez znajomości miejsca, w którym on tworzył. Pojechać po prostu i to zobaczyć. Nawet oglądanie zdjęć czy filmików nie odzwierciedli tego, jakie Sejny są naprawdę fajne. I fajny był sam klimat tego obozu. Fajne było to, że potrafiliśmy razem czytać poezję nad jeziorem. Fajne było to, że uczestniczyliśmy w spektaklu w plenerze, który odbywał się w Krasnogródzie. A przy okazji poznali historię Sejn, historię Krasnogródy. Zobaczyli spektakl, zobaczyli koncert, więc no, ja sam chciałbym mieć też taką okazję, wszystko zobaczyć z zewnątrz. Teraz widzę, że jest odwrotnie. Najpierw są miejsca, najpierw są ludzie, najpierw są jakieś spotkania, doświadczenia. Później dopiero jest poezja jako jedyny środek ukazania tych wszystkich treści. Poezja poezją, ale to Sejn nie było naprawdę fajne. Fajny klimat, kultura fajna. Ten koncert. Kolejnym takim momentem przełomowym była podróż powrotna. Podróż powrotna, kiedy nagle okazało się, że coś się kończy. I jeszcze sękacz. Pyszny, po prostu cudowny sękacz. Tam w Krasnogródzie było mnóstwo sękacza. Było wesoło w pociągu jak w pociągu. Byliśmy upchani jak szprotki. Fajnie, fajnie się jechało. Także fajnie, fajnie. Naprawdę polecam PKP. Ale tak samo po wojnie, wiesz, Dworek przeszedł na własność państwa. Jak chodzi o jego biografię, to o tym na pewno nie wiedziałem, że tyle tam zwierzyny. Gwiazdki, nutki i wszystko, co najlepsze związane z zakochaniem. A to mówię, że mam się nie rozwodzić, czy mam się rozwodzić? Tak, rozwodzić się! To powiedziałaś łatwo rzucić hasło!